Wróciła Ekstraklasa, za nam już pierwsze spotkanie 20. kolejki Ekstraklasy. Stal Mielec 2, Puszcza Niepołomice 1. Witam na kanale Dla Piłki i zapraszam na podsumowanie spotkania. Zaczynamy rundę wiosenną z przytupem, a przynajmniej na papierze nie był to piątkowy hit. Spotkanie na pewno nie pozostawiło nas bez emocji do końca. Zawodnicy obu drużyn trzymali nas w napięciu. Ostatecznie wygrywa Stal Mielec po bramce w doliczonym czasie gry. Ważne było to spotkanie dla obu ekip, mogły oddalić się od strefy spadkowej, ale zaczynamy chronologicznie. 23 minuta to bramka dla Puszczy. Myślę, że Puszcza Niepołomice bezlitośnie wykorzystała moment nieuwagi, braku gdzieś koncentracji przeciwnika, zawodników Stali Mielec. Puszcza oczywiście grała w swoim stylu, były zagrania firmowe, wrzuty z autu rożne, a kolejna bramka padła dopiero w 83 minucie. Nadal działa ten legendarny granulat dla napastnika Ilija Szkuri, nie zapomniał jak to się robi. I był wynik już 1-1, ale przed tym golem bardzo ważna zmiana, konkretnie Igor Strzałek pojawił się na placu gry i naprawdę imponował, to jest prawdziwy playmaker, opanował środek pola i wrzucił kolejny bieg po Rafie Santoszu, którego właśnie zmienił. Widać u niego jakość, który naprawdę jego występ mógł się podobać i to zdecydowanie. Zmierzając już do tej bramki, fajna kombinacyjna akcja pomiędzy Szkurinem a Wlazło. Jak wspomniałem, Szkurin zachował pełen spokój i zmieścił piłkę idealnie w punkt. A wielkie emocje zapewnił Piotr Wlazło, końcówka doliczonego czasu gry. Zapewnił 3 punkty dla Stali Mielec. I właśnie zawodnikiem meczu dla mnie jest Piotr Wlazło. Do tego Szkurin i Strzałek, bardzo dobre zawody. A z Puszczy Niepołomice to raczej bramkarz na plus mimo przegranej. Chyba nie miał nic do powiedzenia przy obu wpuszczonych bramkach. Ale za to obronił piękną paradą taki jeden strzał, więc Stal Mielec po tym spotkaniu ma 25 punktów, a Puszcza Niepołomice 20. Dziękuję za oglądanie tego materiału, oczywiście zapraszam do podzielenia się swoją opinią na dole w sekcji komentarzy. Dziękuję za oglądanie, cześć.